Konferencja jest organizowana z okazji wystawy poświęconej twórczości Teresy Żarnower, pierwszej wystawy retrospektywnej, której kuratorami są pani Milada Sizińska, którą tutaj mamy z nami, i Andrzej Turowski, który niestety nie mógł przyjechać. Ta wystawa jest zaplanowana na jesień tego roku. Oczywiście serdecznie zapraszamy Państwa do przyjazdu ponownie do Łodzi, bo jest to okazja wyjątkowa. To będzie pierwsza tak naprawdę monograficzna wystawa poświęcona tej artystce. Po raz pierwszy też zostaną zaprezentowane w Polsce prace tej artystki zrealizowane w Stanach Zjednoczonych w okresie wojny i tuż powojennym. Ta wystawa jest kolejnym etapem w programie, który już od kilku lat jest realizowany w naszym muzeum i którego to programu celem jest próba reinterpretacji awangardy, reinterpretacji twórczości najważniejszych postaci związanych z awangardą i zjawisk awangardowych. Mam nadzieję, że te dyskusje, które przy okazji referatów będziemy podejmować, w jaki sposób poruszą temat tej dwuwarstwowości jak gdyby istnienia Teresy Żarnowej, czyli z jednej strony bardzo ważnej postaci w kontekście polskiej awangardy, z drugiej strony takiej zagubionej postaci w kontekście awangardy międzynarodowej. I wydaje mi się, że jest to o tyle ważne, że w pewnym sensie jest to rozmowa o jak gdyby trzeciej możliwości popatrzenia na rozwój sztuki. To znaczy z jednej strony ja widzę trochę to tak, że z jednej strony jest ta sztuka tak zwana tradycyjna, modernizm tradycyjny, z drugiej strony jest awangarda, czyli te dwa bieguny, które ze sobą się ścierają, a jednocześnie jak gdyby zmonopolizowały całe myślenie o sztuce. I z drugiej strony są właśnie ci ludzie, którzy gdzieś wpadli w taką dziurę pomiędzy, która jest bardzo ważna i tak naprawdę ta dziura jest chyba centrum tego, co się działo w sztuce. I Teresa Żarnower należy właśnie do tego obszaru pomiędzy, czyli z pozycji amerykańskiej ani nie awangarda, ani nie modernizm taki tradycyjny. Natomiast to są artyści, którzy moim zdaniem zdefiniowali w duży sposób, jak wyglądała sztuka XX wieku i w zasadzie jak ona wygląda dzisiaj. Więc to jest jeden z aspektów, który myślę jest ważny, żeby pomyśleć o tym, gdzie się mieszczą artyści typu Żarnower w kontekście międzynarodowym. The point of departure seems to be the usual one. Moreover, we are taking for granted that Teresa Żarnower was marginalized in her own native country, that is Poland, of course. But we are, for some strange reason, not supposed to find an answer to why she was marginalized and or exiled. Why was, for instance, I apologize for the pronunciation, Mieczysław Żuka, or Żuka, her partner, not marginalized in a similar way, although it has been said that in fact it was she who inspired him, while she was the one who initiated the foundation of the bloc. Mimo iż rozwój badań nad awangardą Europy Środkowej postępuje, a ich punktem wyjścia jest właśnie odnajdywanie specyfiki regionu, zbyt rzadko zwraca się uwagę na szersze zjawiska kulturowe wykraczające poza domenę sztuk wizualnych czy architektury, w zasadniczy sposób kształtujące odrębną właśnie genealogię środkowoeuropejskiego modernizmu. Fenomen tego regionalnego modernizmu, tak go można nazwać, można opisać porównując szereg równolegle występujących i wzajemnie na siebie wpływających przemian w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, które ten peryferyjny, przynajmniej z perspektywy zachodniej historii nowoczesności, region miały przekształcić tak, aby stał się częścią cywilizacyjnego centrum. Stąd kluczowe jest wpisywanie zjawisk artystycznych w szersze procesy modernizacyjne, a nie dyskutowanie o nich jako o eksperymentach oderwanych od dokonujących się na przykład reform gospodarczych czy rozwoju kultury popularnej. Doceniając skalę modernizacyjnych przemian, w konsekwencji należy zakwestionować dominujący w literaturze przedmiotu punkt widzenia, jakoby awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej była jedyną, a przez to całkowicie wyobcowaną siłą, mającą na celu rewolucyjne zmiany rzeczywistości,
podczas gdy w regionie dominowały hasła tradycjonalistyczne i nacjonalistyczne, niechętne modernizacji lub co najwyżej gotowe naśladować wzorce modernizacyjne z faszystowskich Włoch. Ze wszystkich artystów należących do polskiej międzywojennej awangardy Teresa Żarnower wydaje się być postacią najbardziej enigmatyczną. W jej życiu wiele jest białych plam, niedopowiedzeń, przekłamań, kiedy się urodziła. W pisanych przez nią własnoręcznie życiorysach pojawiają się daty 1897, 1907, 1909, w publikacjach zawsze rok 1985, ale w tym roku urodził się jej starszy brat Dawid. Jakiego nazwiska używała? W Polsce podpisywała się Teresa Żarnower-Równa. Forma panieńska zapisu nazwiska mogła być deklaracją przynależności do kultury polskiej kobiety z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Po raz ostatni podpisała się Żarnower-Równa napisanym ręcznie w Lizbonie życiorysie w styczniu 1941 roku. Zdane mi listy i dokumenty z roku 1940 i późniejsze podpisuje Żarnower przez Z i W lub Żarnower przez V. Następny zachowany od niej list ma datę 28 września 1944 roku i zaczyna się od cytowanych już słów: drodzy i kochani Teresa Jeświnia. W międzyczasie w życiu Żarnower wydarzyło się wiele. Przez Kanadę dociera jednak do Nowego Jorku i rozpoczyna tutaj nowe życie. I oto co pisze po długiej przerwie. Na swoje usprawiedliwienie, cytat, mam jedyny atut. W myślach pisałam wiele, wiele razy. A pisałam czule i lirycznie, dramatycznie i patetycznie, kpiarsko i dziarsko. Po przyjeździe z kanadyjskiej, och, jakże kanadyjskiej Kanady, po pierwszej robocie, po obejrzeniu świetnego, wspaniałego filmu, tu chodzi o Calling Mr. Smith z Demersonów, po obejrzeniu tego wspaniałego filmu zapewniam, na oficjalnym pokazie tuż po przyjeździe Cękalskiego, chodzi o Eugeniusza Cękalskiego, do Nowego Jorku, tak gorąco i mocno oklaskiwałam, że parę godzin potem bolały mnie łapska, nie rączyny. Więc teraz gratuluję. Pisałam w myślach też po otrzymaniu książeczki z mnóstwem autoportretów Franciszki. Ładne autoportrety robisz, nie ma co dokuczyli, nadajeli, prawda, Franko? Kto jak kto, ale Żarnower-Równa, gdyby tylko miała taki zamiar, z całą pewnością potrafiłaby znakomicie podkreślić swoimi fotomontażowymi ilustracjami propagandowe przesłanie książki Zaręby, wychwalające, podobnie przecież jak i własne wcześniejsze prace, niestrudzoną i słuszną walkę klasy robotniczej. Tymczasem artystka zdecydowała się na coś wręcz odwrotnego. Nie pokazała wcale głównego bohatera obrony Warszawy, czyli zorganizowanych przez PPS batalionów robotniczych, nie uwidoczniła żadnej z form ich ofiarnej służby, żadnej walki, żadnych działań obronnych czy zabezpieczających miasto, żadnych masowych robót przy budowie zapór na ulicach. Przepraszam. Nie pozwoliła zobaczyć nikogo, kto faktycznie broniłby w jakikolwiek sposób niszczonej stolicy. Ani śladu skoordynowanej akcji, ani tym bardziej zjednoczonego w niej ludu, ani wojska, ani zmobilizowanych oddziałów cywilnych ochotników. Przeciwnie niż we wcześniejszych pracach propagandowych Żarnower-Równy, układ zdjęć nie potwierdza sensu przekazu werbalnego, lecz raczej mu przeczy. Tłumaczenie Wandurskiego zwiększyło zainteresowanie osobowością Chaplina w środowisku poetów i artystów związanych z nową kulturą. 16 lutego 1924 roku Jasiński i Stern wydali publikację pod tytułem Awangarda, na łamach której znalazło się sprawozdanie Wata z balu maskowego nowej sztuki Pan Pan i bufonady pod tytułem Chaplin i jego sobowtór. Bal odbył się w salach warszawskiego kina Palace, udekorowanych na tę okazję przez Teresę Żarnower i Szczukę. Fragmenty dekoracji przydrukowane zostały do Awangardy i przypominały reprodukowane w konstruktywistycznym piśmie Blok koncepty filmowe, konstrukcję filmową Żarnower-Równy i 5 momentów filmu abstrakcyjnego Szczuki. Połączenie filmów Chaplina z dekoracjami Szczuki i Żarnower przypominało podobny schemat, który wystąpił na okładce Karola Tajga, gdzie scena z filmu Brzdąc zestawiona została z momentami filmu Hansa Richtera. Łączenie osobowości amerykańskiego komika z eksperymentalnym kinem awangardy nie było przypadkowe. So one can imagine that Picasso's antics and fame were cautiously received by a large majority of art critics. The crucial question for the French art world, though, was
What kind of image was appropriate for an international re-inclusion? Despite France's high hopes, things were not going smoothly due to some severe fractional and violent division, not only in the political sphere, but also in the cultural one. Art critics, writing from heavily politicized newspapers, that's we have to remember, they were already politicized, were defending and trying to impose different aesthetics according to their political vision for a new post-war world. While France, like Italy, was becoming a crucial site for propaganda by the two new major post-war defining forces, Russia and the US. Caught between the two, French culture was like the red ribbon on the middle of the rope in a tug-of-war contest, passing alternatively from one side to the other in a deadly but often subtle competition. For me, it's very important, this exhibition, because in a way, I think it's the first time when the European avant-garde made a conscious decision to consider New York as an important kind of place for international conversation. So what I'm trying to sort of establish as a story is that those immigrants who came and who created the Russian context and who sort of monopolized the expression, the display of Russian art in the United States, in New York in particular, are being pushed away by 1927 by the European avant-garde who comes to the United States and decides that as much as Europe, Berlin, Paris, or London, whatever, that New York is one of the strategic places that they have to control. So this is where the emigre artists are being kind of on their own, kind of without this organizational structure, whenas the international avant-garde kind of creates its own narrative. Gendered rather primitive forms, and invariably female and male forms are often staged alongside each other. Jarnover's use of space was especially sculptural, but also surreal, I would suggest. It suggested a state of mind with often encircling figures and also evocative, which I think, again, is important to keep in mind given the emphatic titles she gives these often abstract works. The Art of This Century Gallery, designed by Romanian Jewish immigrant Frederick Kiesler, opened in October 1942. So by 1946, it was already quite well known as a center for creative exchange between American and emigre artists. Jarnover's gouaches were exhibited in the gallery's temporary exhibition space, the exhibition space known as the Daylight Gallery. And here you have an image of Art of the Century, the gallery, an original, if you like, from 1946. On the right, if you Google map it today, it's the same building. And there we have Friedrich Kiesler down the bottom. But her exhibition was, again, as you can see, if you look at this map, it was down in the Daylight Gallery where you had the large windows overlooking the street. So in many ways, it's quite a difficult space for an artist. Invariably, as in this room, we actually end up curtaining off. Jarnover's personal tragedy, in fact, predates the violence of World War II. And we mentioned yesterday that she lost her partner and her artistic collaborator, Stuka, in a mountaineering accident in 1927. And it's true that in following his death, her practice did shift to some extent. They had been collaborating on journals together, and she continued those projects briefly after his death, but then shifted away. But this personal tragedy didn't affect the larger commitments of her career, in particular her political commitments. She continued with graphic design projects that were featured in Marxist literary journals and socialist workers publications and campaign broadsides for left-wing parties. And I also want to think seriously about Bois' argument that, as with Cobro, with her shift being a sort of natural outgrowth of a sort of organic development in her practice. Gertrud Goldschmidt, otherwise known as Gego, was notoriously tight-lipped about her practice, preferring to leave the task of analysis to others, and even more reticent about her biography, which she considered inconsequential to understanding her aesthetic output. Around the time of her major exhibition in Caracas in 1977, she offered some clarifications for this rationale. Quote,
Each life is governed by origins and beginnings, by encounters and adjustments leading to the present. Self-objectivity is impossible. When I start to analyze my path, I get lost in anecdotes that may be significant in terms of my own memory, but which are totally meaningless and redundant to appreciating my work. Spiro's participation in war, the ad hoc women's committee, consciousness-raising activities, and solidarity with her feminist peers gave her the confidence to pursue alternative venues and approaches. She understood the political and social conditions of women in and out of the art world. Spiro and her colleagues opened the first women's cooperative gallery, as I'd mentioned at the beginning, AIR Gallery in Soho, with the membership of 22 women artists. And again, I'm reminding you that Spiro was 46 years old at that time. So she was one of the two oldest artists in that group. And it was her engagement in this ongoing dialogue with an art community, and especially her AIR peers, that was crucial to the construction of her artistic identity and her work.